Jak tam Kitenzo? Madryna mi wczoraj powiedziała, że śmiesznie było tata, jak powiedziałeś o tych ozdobach świątecznych. Co powiedziałeś? No bo ja im powiedziałem, że Aha, to no, śmiałam się wczoraj. tak, że my mamy święta, jak mamy w tą stronę, a jak mamy w drugą, no to Sąsiedzi zaczynają tak, to święta. sąsiedzi mają święta u nas. Bo bałwany odwracamy w drugą stronę. O, ile to za te bałwany dostaliśmy, o pierdzielu. Że się nie chce zmienić doniczek. Nie chce się. Jakim prawem się nie chce? Ja nie wiem. No taki mok. Jak to do tych 40 lat dożyliśmy z takimi błędami? Weź mi powiedz. Jakim cudem? Kto nam dał takie pozwolenie? Dobrze, Pani Basiu, dobrze. Zwoleństwo. Słucham? Zwoleństwo. No. Ojej, idealnie. Takie śniadanko, miodzio. Bardzo dziękuję. Jeszcze herbatka ciepła, no. Po prostu można... Można zgłupieć. Także tak, dobrze. Dobra, dopijam herbatkę, lecę dalej. Dobrze, no to uszanowanko. Właśnie przyjechała paczka. Ważna paczka. Bo paczka z modelami. Zwalony blister. Warszawę. A tu mamy Deuespero. Kiedyś marzenie. Polony straż. Aha, w tym będzie. W tym jest esper. Dobra. No to gicier. Złom dla ugryzia. Chyba z indyka. Polonez miał być wczoraj, ale nadal go nie ma. Może dzisiaj podobno jest szansa. Już by wypadało go odebrać po pół roku. Ale pachnie żarciem. Cześć, Ugryziek. Cześć. Nie zażarłeś się, tak? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. Idź jedz, idź jedz, idź jedz. Tam masz. Jedzenie tam masz. Uciec.
Jeszcze będzie tankowanie. Chyba się tego nie lubi. Jedz, jedz, ugryzio, jedz. Masiula? Masz jakieś drobne? A zobacz tutaj w koszyku, możesz? No tutaj... Aha. No tak to będę musiał telefonem, tam jest chyba, nie wiem. To za dużo, tak? No to mogę to rozmienić. Nie mam innych pieniędzy, mam w ogóle gotówki. No to nie myj go po prostu. No jak nie myć? No zatankuj go po prostu. Dobra, umyję. Nie? Nie musi być mety. Ja chcę, żeby jeździła. A nie masz piątki gdzieś? Nie mam nic, rozumiesz, że nie mam nawet na sklepie dzieciom dać gotówki. Nie mam nic. Ja nie noszę gotówki, nie mam. Dobra, to daj to 5 dych. Będę tu musiał, wiesz, na te drobnialce rozwalić. Dobra, to na powrocie zrobię. No to... To tyle. To tyle. Czekaj, co to za faktura? Coś mi tutaj przyszło. No, nie wiem, co to. Leci. Tak, to jest chyba koszalin. Dobra, lecę. Mogę to wywalić? Tak, tak. Tylko zobacz tam w środku na wszelki wypadek, nie? Narka! Już, dobrze. Spokój. Dobra, wyłącz. Oszczędzę wam tego. Chyba tam coś spadło na czujnik. Jeszcze muszę łyczek wody. No i pierwszy raz w zimowej odsłonie Bolęcin. Gdzieś chyba słyszałem, że dobrze jest wypić 2,5 litra wody dziennie, ale szczerze mówiąc, chyba bym nie umiał. No to ogień. Trochę odżył. Już widzę, gdzie nie domyłem. To i tak bez sensu, bo ciapa jest na ulicy. No ale uwielbiam go. Żeby tylko lubeską albo JCW. To inaczej byśmy gadali. Hej! O, właśnie. To ja zaraz sobie halibuta wykończę. Ryż z zupą będzie. Nie ma problemu. Ale myślę, że może być dobre, tak czy się. Pyszna była. Ale tak, wczoraj już tego ryżu było dużo. No, tak sypnęło mi się trochę. To dzisiaj będzie papunia ryżowa. Weź te drobniace, odłóż właśnie gdzieś, bo one się
sprzedają. Mhm. Szczególnie w środę. To są moje drobniarce. No to ty będziesz Władkowi na sklepik dawał. No nie tylko Władkowi, co ja reszcie też, tylko akurat Władek ma w środę wydzielone dwójki. Nie, dobra, to jednak są twoje, ja nie chcę ze swoich dawać. Kto? Reszta to może w czwartek, może w piątek dostać, może we wtorek użyć. Mhm. Wczoraj się dziewczyny tam umawiały. No co? Klara pytała Matyldę, bo ona chyba lubi, jak ona do niej przychodzi. Klara lubi, jak Matylda przychodzi? Mhm. I pytała Matylda, kupić ci jeszcze raz coś teraz w sklepiku? No, Klara bardziej przy kasie niż Matylda. A co byś chciała? A może góralki, a może coś tam? Tak? No, tak widać, że chce się podlizać trochę. No. Matylda ma zawsze taki najtrudniejszy... Co? Dzisiaj rano myślałam, że im coś zrobię. Nawet nie wiem, czy ty zarejestrowałaś. Przed szóstą zaczęły się kłócić. No wiem. 5:40. Jak słyszałam już, jak się kłócą. Przychodziła Klara najpierw z kargami. Jak wparowałam tam, już to już było ponad moje możliwości, rozumiesz? O takiej porze jeszcze. No. Przychodziłam, że jak się to w tym momencie nie skończy, to im zrobię taką pobudkę w tej chwili, że odechce im się. 5:40, kłótnia. Kiedyś się mówiło, że można komuś z dupy zrobić jesień średniowiecza. To no, nadal się tak robi? Sama taka zaspana, a ty wiesz, akcja o to, że nie mogą leżeć koło siebie, bo przecież wiesz, no, coś będę tłumaczyć. Tak. No, także tak. Pies jest, jakby co, to możesz go zamknąć spokojnie. On dostał złą, tam ma chrupki, to na razie mu będzie. Tak. Sprawdź mu tylko wodę, czy ma i tyle. A ja go później puszczę, jak już przestaniemy jeździć, to go puszczę na noc. Alright? Ja muszę wychodzić już. Dobra, zamknę go i Władek to ma, poczekaj, 15:30? No. Dobrze pamiętam? Tak, ale jak będziesz miał możliwość, ja mogę ci trochę się pokręcić, bo muszę też porozglądać się za... Aha. A to może tak. Jak będziesz chciała, nie? Ale ładnie wyglądasz z tymi włosami. Fiu, fiu, fiu. Ło. No, ładnie masz ułożone też. Mąż to skarb. Taka żona raczej. Lecą. Ciao. Bye. Bye, bye. Cześć. Ale ja się biorę za halibucika. A chociaż w sumie to i tę zupę mogę od razu przynieść i się wstawi. To już jest ten czas, że można wynosić na balkon. Nie jest źle. Myślałem, że będzie bardziej zaklejona. Nie oddasz paczki? Kochany kiciu. Ale super kot jesteś. Ekstra.